Siedzimy właśnie w warszawskim klubie 55 z Pyskatem, który zaraz zagra koncert transmitowany na żywo. To dla ciebie pierwsza taka opcja, czy miałeś już wcześniej występy live streamowane? Nie, no nie miałem, sam przecież dobrze wiesz o tym. To jest, nie wiem, czy drugi w hip-hopowym świadku koncert po Sokole i Marysi i VNM-ie, więc wiesz, no pierwsza... Mam na myśli to, że jeszcze były takie występy na przykład w czwórce, prawda, krótsze. No nie, nigdy nie brałem w czymś takim udziału, jestem debiutantem w tej kwestii. Podchodzisz do tego tak samo jak do innego, jak do każdego normalnego koncertu, czy jednak jest jakaś tam trema i spina, żeby wypaść jak najlepiej, tak? Nie pomylić się z tekstem w żadnym miejscu. Wiesz co, no na pewno się pomylę, to nie ma tak, wiesz, ja jestem generalnie artystą, który, wiesz, gra koncerty mocno spontanicznie i to jest, wiesz, nieodzowny element. Melanżowej atmosfery. Tak, dokładnie, to jest element nieodzowny, no wiesz, ja nie mam wszystkiego tak mega zaplanowanego, wiesz, jakby to jest normalna sprawa, no trochę nerwów jest, jak zawsze. Przed każdym koncertem, ale wiesz, no, staram się jakoś nie spinać za bardzo, no bo wiesz, za dużo spinki też nie pomaga w graniu koncertu. No mówisz, że koncertów nie masz zaplanowanych, ale za to macie mega intensywnie zaplanowane działania przeróżne uptownowej. Powiedz, spodziewałeś się, nie wiem, może rok to nie, ale z półtora roku temu, że tak wam się to wszystko rozwinie elegancko? Wiesz co, półtora roku temu już się spodziewałem, że się rozwinie, może nie aż tak jak teraz jest to w tej chwili rozbujane. Ale wiesz, jakbyś mnie zapytał, czy spodziewałem się 3 lata temu, to generalnie planowaliśmy wydać tylko moją płytę i to był plan, wiesz, dalekosiężny na tamten moment. A w tym momencie, no, że tak powiem, jestem już myślami przy tym, co robimy, co będziemy robić w przyszłości. I tak na dobrą sprawę nie zastanawiam się nad tym, jak to się rozeszło, tylko zastanawiam się, co będzie w przyszłości za miesiąc, za dwa, za pół roku, za rok. I staram się patrzeć w przyszłość. Już macie plany na przyszły rok, też jakieś tam wydawnicze ogarnięte, tak? Bo Asy na pewno już planujecie, tak? Tak, Asy planujemy, ale Asy będą akurat na przełomie grudnia i stycznia. Rozmawialiśmy zresztą o tym poza kamerą. Wiesz, no mamy już pewne plany wydawnicze, już o tym mówiłem wcześniej. Mniej więcej na pewno do połowy roku. W styczniu wychodzi płyta Tomiko. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na pewno na wiosnę będzie płyta Wene, druga u nas. A to, co będzie później, to jeszcze muszę zostawić dla siebie, bo to się wiąże z tym, co w tym miesiącu, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to mamy zamiar ogłosić, czyli nowych artystów u nas i na razie zostawię dla siebie. Ciągle powoli do przodu, tak? No trzeba, no nie ma innej opcji. Ja wiesz, kto stoi w miejscu, ten się cofa, ten co się cofa, to wiesz, generalnie biegnie do tyłu. Dokładnie, dokładnie. Trzeba robić swoje i wiesz, nie patrzeć się na innych i po prostu iść do przodu. No ale spójrzmy w tył pod tym względem, że parę miesięcy temu wydałeś pasję i jesteś generalnie zadowolony z odbioru, jest lepiej, gorzej niż myślałeś. Wiesz co, to wszystko co ja pisałem na Facebooku i mniej więcej co mówiłem w wywiadach, to że nie spodziewałem się jakiegoś mega zajebistego przyjęcia, to nie była żadna kurtuazja. To była czysta prawda, wiesz, że generalnie widziałem, że ta płyta nie jest prosta, łatwa i przyjemna. Zdawałem sobie z tego sprawę, a że tak powiem, to co nastąpiło później, trochę mnie zaskoczyło. To nie jest tak, że ja się spodziewałem, że wiesz, przygotuję wszystkich na kiepską płytę, wypuszczę płytę i nagle się okaże, że wszyscy, wiesz, mówią, o, jak zajebiście, Pyskatę nagrałeś, wiesz, płytę roku, wiesz. To nie było tak, ja po prostu wiedziałem, że płyta nie trafi na pewno do wszystkich odbiorców moich, którzy jarali się płytą Pysk Pysk i może po części chciałem ich przygotować na to, że pasja będzie inna. Fajnie, że jest tak, a nie inaczej, bo wiem o tym, że mam odbiorców świadomych, którzy potrafią troszeczkę bardziej skupić się na tekście, trochę bardziej zastanowić się nad tym, co ja chcę przekazać, zastanowić się nad interpretacją. I to jest fajne, wiesz, bo generalnie jakbym miał robić tylko i wyłącznie rzeczy, które których będzie się fajnie słuchało, które będzie, wiesz, będą przyjemne dla ucha, to wiesz, tak na dobrą sprawę, wiesz, no, mógłbym przestać nagrywać, bo to nie o to chodzi. Ja chcę wywołać jakieś emocje, czasem większe, czasem mniejsze. Akurat ta płyta miała oddziaływać typowo na emocje i cieszę się, że ludzie podłapali to. To jest fajne. Spodziewałeś się, że akurat Od Zera będzie takim hitem, że wykręci tak dużo grubsze liczby niż cała reszta singli? Wiesz co, w ogóle się nie spodziewałem. Generalnie nie planowaliśmy w ogóle nagrywania klipu do tego.
Tak na dobrą sprawę to była po części opcja tego obserwowania w pewien sposób reakcji po premierze i tego, że tak na dobrą sprawę ludzie typowali ten kawałek jako właśnie jeden z takich potencjalnych singli, potencjalnych typów na kolejny klip. Ten numer nagrywałem chyba w ogóle na tą płytę jako przedostatni albo ostatni i na dobrą sprawę on miał, jego zadaniem było to, żeby po prostu stworzyć troszeczkę inny klimat, przeciwwagę dla tych wszystkich kawałków, które powstały i zostały nagrane na płytę wcześniej. I ten numer miał być troszeczkę luźniejszy, miał wprowadzać taką luźniejszą atmosferę, a że akurat po prostu ludzie lubią takich numerów słuchać, na to wychodzi. Trafił w dobrą porę też, tak? No tak właśnie, wiesz, ja nie... Gdyby płyta wyszła na przykład w grudniu, tak to może inny numer by się najlepiej przyjął. Wiesz co, nie wiem, kurczę, wiesz co, ja się zastanawiałem nad tym, że w polskim światku hip-hopowym, na polskiej scenie utarła się taka, wiesz, jakaś dziwna, nie wiem, jakiś dziwny dogmat, że płyt w lato nie powinno się wydawać, że one się nie sprzedadzą, że wiesz, ludzie są na wakacjach i nie będą oglądać klipów i tak dalej. Ja w ogóle nie jestem zdania, że lato jest tak samo dobrą porą na wydawanie płyt i jakichkolwiek płyt, nie tylko płyt takich, wiesz, wesołych, fajnych, przyjemnych, tylko jakichkolwiek smutnych, jakichś rozkminkowych także, więc wiesz, moim zdaniem to, że w lato nie powinno się wydawać płyt, to można już, wiesz, wrzucić do lamusa, na dobrą sprawę. Myślę, że to teraz tak generalnie się zrobiło bardziej, bo jakby kiedyś ludzie wyjeżdżali taki, byli odcięci od świata, a teraz każdy Facebook na telefonie taki wszystko wie, co się dzieje, no. A że mało osób wydaje, no to wtedy łatwiej, prawda, się z tym przebić w lecie. No być może tak, wiesz, my nie rozkminialiśmy w ten sposób, generalnie nie wiem, co o tym mówiłem wcześniej. Opcja miała być taka, my mieliśmy tą płytę puścić mniej więcej w okolicach świąt wielkanocnych, tak żeby mniej więcej stylistycznie i terminowo to się wszystko pokrywało. Po prostu nie zeszło się, jeżeli chodzi o tempo nagrywania tej płyty, bo ja miałem tam pewne jakieś kryzysy w środku i tak na dobrą sprawę nie wiadomo było, czy pasja w ogóle powstanie. I dlatego nam się przedłużyło, ale już wiesz, nie chciałem przedłużać tego kolejne 3 miesiące, wiedzieliśmy, że materiał będzie gotowy na lato. Jeszcze myślałem nad tym, że uda nam się to puścić w maju. Nie udało się, zrobiliśmy w czerwcu i tak na dobrą sprawę jestem zadowolony. Bardzo fajnie wyszło moim zdaniem. No, a w ogóle całościowy jakby koncept na album obrałeś najpierw przed nagrywaniem, czy nie wiem, na przykład nagrałeś jakiś jeden numer i pomyślałeś, że można ten koncept pociągnąć na cały album? Nie, wiesz co, ja nagrałem chyba miałem napisane 4 kawałki przed tym, jak wpadłem w ogóle na pomysł tego albumu. Ale wiesz, nie pasowało mi to, że nie chciałem, żeby to była płyta tak jak w Pyspu jest, czyli wiesz, znowu jakaś zbieranina kawałków w różnych klimatach, ugryzienie, wiesz, tortu od różnej strony, tylko po prostu szukałem cały czas jakiegoś konceptu. Jak wpadłem na koncept pasji, to wiedziałem, że wiesz, że tamte numery niestety muszą pójść w odstawkę i nagrywamy od początku, piszemy od początku. No i wiesz, już w tym momencie jak zacząłem, wiesz, rozkminiać sobie ten temat, to wiedziałem, że wszystkie numery będą podporządkowane temu konceptowi. No i tak było od początku do końca. A ile czasu zajęło ci skompletowanie wszystkich gości na ten nowy Pussycat? Szybko poszło, czy tak jak wiadomo, że ten zwrotka miesiąc, tutaj kolejny miesiąc? Nie, powiem ci, że akurat jeżeli chodzi o jakieś takie uptownowe, wewnętrzne nagrywki, to jest chyba... Jest pełna mobilizacja. No jest pełna mobilizacja. Powiem ci, że ja generalnie jestem takim raperem, który długo zwleka z nagrywaniem zwrotek gościnnych, bo jakoś staram się nie dawać ludziom czegokolwiek. I myślę, że jeżeli ja bym miał nagrywać gościnnie, to ja bym był tym słabym ogniwem akurat w tej kwestii. Ale tak na dobrą sprawę powiem ci, że... Nie wiem, ze 2 albo 3 tygodnie zbieraliśmy to tak na dobrą sprawę. Poszło szybko. Wiesz, no tam generalnie ile to było? To jest chyba po 8 wersów z tego, co pamiętam, no więc wiesz. Myślę, że nie ma problemu dla rapera napisać 8 wersów, jeżeli nie ma nic innego do roboty, wiesz. A jak doszło do nagrania numeru z Big Shagiem? Jak doszło do nagrania? Wiesz co, podobnie jak z Terminology, wiesz co, to zawsze... Założenie jest podobne. Ja, tak jak mówiłem ci, wiesz, wcześniej przy okazji wywiadu, który nigdy się nie ukazał, a mieliśmy chyba z godzinę materiału albo z 45 minut, mówiłem wcześniej, że zawsze miałem jakieś tam grono ludzi, z którym chciałem nagrywać za oceanu. I Big Shook to był, wiesz, jeden z takich ludzi z kolektywu tego zebranego wokół Góry i DJ-a Premiera, który po prostu, wiesz, cały czas jest jakby aktywny na tej scenie. I nagrywa na polskich samplach. Tak,
Dokładnie, wiesz, chodzi o to, że po prostu działa, wiesz, i jakby założenie było takie, że chcieliśmy to zrobić, wiesz. Ja z drugiej strony, mój wydawca Szczurek, jednocześnie mój hype man na koncertach, wiesz, strasznie jara się generalnie wszystkim, co jest związane z Gangstar Foundation. I generalnie ja ten, w ogóle ten featuring nagrałem w tajemnicy przed nim, on w ogóle o tym nie wiedział. I puściłem mu to i on w ogóle, wiesz, był w szoku, bo myślał, że to jest wklejona zwrotka jak z jakiejś akapeli do tego numeru. Więc wiesz, więc mieliśmy troszeczkę śmiechu. Przy tym nie chciał wierzyć na początku, ale myślę, że fajna opcja, no. Generalnie, no oczywiście, wiesz, no, jest to współpraca typowo internetowa, no, wiesz, nie spotkaliśmy się w studiu, co oczywiste, ale wiesz, może po prostu mamy jakieś tam kontakty oczywiście przez returnersów, których pozdrawiam. Może będzie nam dane, jak wybierzemy się do Stanów, żeby się po prostu spotkać z tą bostońską ekipą. Rasa dobrze, no. A miałeś też jakiś udział w tworzeniu okładki i całej oprawy graficznej płyty, czy jakby to zostawiłeś specjaliście? No, no Foreign jest taką osobą, której generalnie pomagać nie trzeba, to wiadomo, wszem i wobec. Ja miałem pewien koncept, on w ogóle się przetransformował tak naprawdę wiesz, 180 stopni. Mieliśmy pomysł właśnie mniej więcej w tym samym klimacie, ale w ogóle miało być to ujęcie krzyża i jakiejś tam postaci wiszącej na krzyżu w ogóle z całkiem innej perspektywy. Miało być 3D, ale też z innej, jakby w innej opcji. Generalnie Foreign zaproponował całkowicie inne rozwiązanie, bo powiedział, że to, co my żeśmy wymyślili, jest takie bardzo przaśne i takie oczywiste. To, co zaproponował, od razu nam się spodobało, tam były drobne poprawki, ale generalnie zaakceptowaliśmy praktycznie od razu jego koncepcję i myślę, że trafiła stuprocentowo w to, co żeśmy sobie wymyślili. No tak jeszcze wracając do tematu Uptownu, to generalnie mega szybko wyrobiliście sobie taką, powiedzmy, markę i prestiż, prawda, że ludzie w ciemno sprawdzają to, co wychodzi jakby z logiem Uptownu, prawda? I co jest w związku z tym jakby dla was najważniejsze przy takim działaniu wytwórnianym, chociaż takie słowo nie istnieje, no. Wiesz co, najważniejsze jest dla nas to, żeby robić wszystko w zgodzie z sobą, wiesz? Nie idziemy na skróty, nie robimy po prostu jakichś krzywych ruchów w dążeniu do określonego celu. Zmierzamy na pewno w kierunku jakiegoś tam szczytu bliższego lub dalszego, ale wiesz, nie chcemy współpracować z ludźmi, którzy, wiesz, są skupieni tylko i wyłącznie na tym, żeby osiągnąć swój cel kosztem tego, że my na tym stracimy, na takiej współpracy. Nie współpracujemy z jakimiś, wiesz, szemranymi odzieżowymi firmami, które, wiesz, bardzo chętnie wkładają 1000, 2000 czy 3000 w klip tylko po to, żeby pokazać swoje ciuchy. Nie współpracujemy z jakimiś tam serwisami internetowymi, właśnie ze sklepami internetowymi, które, wiesz, na za wszelką cenę chcą pokazać swoją firmę, chcą pokazać swoje logo tylko po to, żeby się wypromować, a tak na dobrą sprawę dają ci klip, który nie ma żadnej wartości estetycznej i który nic nie kosztuje, wiesz, możemy taki sam klip nakręcić sobie samemu. Wiesz, staramy się iść swoją drogą, współpracujemy ściśle ze sobą i generalnie rzecz biorąc mamy jakieś tam swoje zasady, jakiś tam hermetyczny skład, który po prostu dobieramy na zasadzie czystej selekcji, a nie po prostu na zasadzie tego, że ktoś przychodzi do nas i mówi, że chciałby wydać u nas płytę, my sprawdzamy jego stan, wiesz, liczbowy na Facebooku i mówimy, okej, masz 30 tysięcy fanów, wydajesz u nas płytę. Nie. Po prostu mamy swoje zasady sztywne, których się trzymamy i wiesz, i myślę, że ludzie to doceniają, wiesz. Generalnie nie mamy tylu wyświetleń, tylu fanów na Facebooku, co na pewno inne wytwórnie. Wiesz, ktoś może powiedzieć, że jesteśmy niszowi, ale ja wolę określenie, wiesz co, że to jest kurwa rap ekskluzywny, wiesz. Tylko dla określonej klienteli. Tylko dla określonej. Chociaż brzmi to wyświechtanie tak świadomego słuchacza, tak? Wiesz co, dla świadomego słuchacza i dla ludzi przede wszystkim, którzy chcą do nas przyjść sami. My nie robimy opcji, wiesz, akcji jakichś takich napędzania ludzi na Facebooku, wiesz. Czasem spotykam się z ludźmi, z raperami ze sceny, którzy, wiesz, tam mówią, no mam tych kilkadziesiąt fanów na tym Facebooku, ale wiesz, nie gram koncertów. Na dobrą sprawę, wiesz, oglądalność klipów jakaś tam jest napędzona przez wytwórnię, napędzona przez znajomych, czy tam kolegów z wytwórni. Ale wiesz, to jest taka troszkę wydmuszka, wiesz, o co chodzi. To jest taka, wszystko ładnie wygląda w internecie, jak przychodzi co do czego,
to wiesz, okazuje się, że tu nie ma koncertów, a jak są koncerty, to nie przychodzi jakoś dużo ludzi. To są ludzie przed monitorem, a nie ludzie, którzy idą do sklepu i kupują twoje płyty, wiesz. My nie mamy jakby ludzi, wiesz, takich za sobą, którzy generują wielkie obejrzenia, wielką rzeszę fanów na Facebooku, na YouTubach czy na innych tam portalach, ale mamy ludzi, którzy po prostu świadomie do nas przyszli, bo wiedzą, czego szukają, wiedzą, jakiego materiału szukają, jakiej muzyki. I ci ludzie, wiesz, idą do Empiku i kupują po prostu płytę, wiesz. Bez jakichś wielkich ceregieli, po prostu wiedzą, że chcą mieć tą płytę i po prostu ją kupują, wiesz. Nie zastanawiają się nad tym, czy przyszli tutaj od jednego artysty, czy od drugiego, czy lubią w ogóle tego kogoś, komu zalajkowali profil, czy nie. A sporo się w ogóle do was zgłasza takich, powiedzmy, bardziej uznanych marek na polskiej scenie, którym z różnych powodów jakby odmawiacie wydania płyty? Czy raczej zgłasza się głównie młodzież i świeża krew? Różnie. Powiem ci tak, zgłaszają się ludzie, przynajmniej jakiś czas temu zgłaszali się ludzie w miarę uznani na polskiej scenie, gdzieś tam jakieś robili podchody. Nie będę zdradzał ksywek, bo to nie ma sensu, bo już oni gdzieś tam znaleźli jakieś swoje miejsce. I wiesz, no my nie chcemy robić takiej zbieraniny, wiesz, my raczej jak ktoś do nas przychodzi i... Bardziej rodzinnie, tak? Rodzinnie, a poza tym, wiesz, jak ktoś do nas przychodzi i ktoś za wszelką cenę chciałby w jakiś sposób się do nas gdzieś tam dostać, to my raczej już, wiesz, jesteśmy w opcji jesz, czyli zaczynamy, wiesz, pokazywać kolce, raczej zaczynamy się, wiesz, zastanawiać, że nie chcemy w ten sposób dobierać ludzi. Chcemy sobie wyłuskiwać po prostu graczy, których gdzieś tam szanujemy, których muzyki lubimy słuchać. I myślę, że to jest fajne, bo my tak na dobrą sprawę, wiesz, robimy pewną selekcję, znaczy pewną. To jest selekcja tak na dobrą sprawę z takim mocnym sitkiem, że tak powiem, nałożonym na to wszystko i rzadko jaki materiał, rzadko jaka muzyka przychodzi w ogóle sito tej selekcji. A już dużo macie jakby w planach jakby nowych artystów, czy działać tak jakby pojedynczo, że powiedzmy dobieracie jakby jedną osobę, skupiacie się na jej płycie, na promocji jej płyty i dopiero myślicie o kolejnych? Nie, no wiesz, na początku to była opcja oczywiście taka, wiesz, działalność z dnia na dzień i tak na dobrą sprawę wydawaliśmy jedną płytę, patrzyliśmy, jak się ona przyjmie, jak się sprzeda i myśleliśmy o kolejne, bo to było, wiesz, jakaś tam płynność finansowa zaburzona, nie ukrywam, a w tym momencie mamy jakby taki komfort tego, żeby zaplanować sobie rzeczy już z wyprzedzeniem takim przynajmniej rocznym. I w tym roku, jeżeli się uda, to jeszcze w październiku, jak nie, no to na początku listopada ogłosimy jednego artystę, a drugiego prawdopodobnie jeszcze też w tym roku. Dwóch artystów nowych na pewno będzie ogłoszonych w 2012, a to co później to zobaczymy. Dobra, no to zobaczymy i czekamy z ciekawością, kogo tam tym razem wyłuskaliście i dzięki za wywiad. Dzięki. I powodzenia na koncercie live. I dziękuję. Pozdrawiam.